Witam pana profesora, witam przezacnych panelistów i całą uczelnię. No jest to dla mnie wielka delektacja intelektualna, ale też ogromny zaszczyt móc spotkać się w tak zacnym gronie i w tak zacnym miejscu w sprawie niezwykle ważnej, a niedocenianej. Na ogół trudno jest namówić ludzi do poważnego potraktowania trudnych tematów, a w tym wypadku mieliśmy ogromny kłopot z nadmiarem zainteresowania, co jest rzeczą dobrze rokującą dla samego tematu, a mnie to cieszy ogromnie. Spotkaliśmy się w tak zacnym gronie osób zatroskanych stanem naszych rodzin. Czuję się jako osoba zapraszająca, jako inicjator tej debaty, czuję się zobowiązany zakreślić obszar tematyczny tej debaty. Proszę państwa, kiedy pękają tynki katedr, kiedy kruszeją freski, zastanawiamy się nad sposobami ich ratowania. Szukamy jakiejś szpachli, szukamy farby. Tymczasem zapominamy zauważyć, że budowla być może utraciła fundamenty i dlatego się sypie. Więc może nad szpachlą i może nad farbą nie powinniśmy się zastanawiać, bo zagrożenie być może być zagrożenie egzystencjalne dla samego istnienia takiej budowli. I podobnie rzecz ma się ze stanem rodzin. My mówimy o naszych polskich rodzinach, ale Europa się na tyle zunifikowała, że dotyczy to wszystkich krajów europejskich i stanu rodzin, czyli stanu społeczeństwa wszystkich europejskich narodów i wszystkich państw. Trawestując klasyka, powiedziałbym tak, że rodzina polska istnieje tylko teoretycznie. Rodzina polska jest kupą gruzów, powstałą w wyniku utraty materialnego fundamentu jej istnienia. Jeżeli ucisk fiskalny osiągnął taki poziom, że mąż i ojciec nie jest w stanie zarobić na utrzymanie żony i dzieci, to żona i matka musi porzucić dom, męża i dzieci i pójść pracować na biurokratycznych nadzorców, żeby pozostawione jej resztki zarobku dołożyć do utrzymania siebie i dzieci. Kiedy mąż pracuje na podatki, kiedy żona pracuje na podatki, a dzieci wychowywane są w sierocińcach pod państwową kuratelą, trudno w ogóle mówić o istnieniu rodziny. Nam się wydaje, że to są rodziny, ale de facto to tych rodzin prawie że nie ma, one są w zaniku. Funkcje rodzicielskie i dydaktyczne, i pedagogiczne przejęło państwo. Wychowywanie dzieci zastąpiła hodowla pokornych parobków opresyjnego państwa. Rozważania o kształceniu, rozważania o wychowaniu dzieci stały się rozważaniami o kształceniu i wychowywaniu przez państwo, o kształceniu i wychowywaniu bez rodzin. Rozważamy rodzinę, bardzo często rozważamy rodzinę będącą elementem struktury totalitarnego opresyjnego państwa. A to jest przecież nienaturalne. Nie tym z natury jest i być powinna rodzina. Żyjemy w czasach, w których zła jest nie tylko kondycja rodzin. Zła jest też kondycja firm, zła jest kondycja chłopskich gospodarstw, zła jest kondycja kościoła. Mówiąc najogólniej, zła jest kondycja wszystkich instytucji społecznych. Katastrofalnie zła. Analizując historię zmian cywilizacyjnych i ustrojowych, możemy zauważyć, że aktualny stan instytucji społecznych wynika z procesów zapoczątkowanych antyfrancuską rewolucją i jej kolejnymi mutacjami. Współczesne państwa konsekwentnie hołdują zasadom totalitaryzmu, a totalitaryzm oznacza nietolerancję dla jakichkolwiek autonomii. Więc łamana jest autonomia wszystkich instytucji społecznych. Samorządność poszczególnych krajów w ramach państw i samorządność gmin od dawna jest fikcją. Władze lokalne są tylko organami, jakimiś odnogami władzy totalitarnego państwa. Wszelkie formy działalności gospodarczej dawno już poddane zostały pełnej kurateli, kontroli, pełnym formom nadzoru ze strony totalitarnego państwa. A w państwie cywilizacji łacińskiej powinnością władzy państwowej była ochrona autonomii wszelkich instytucji społecznych. My już zapomnieliśmy o takim państwie. Zapomnieliśmy też, na czym taka autonomia instytucji społecznych polega. Otóż w największym skrócie instytucja społeczna
jest autonomiczna, jeżeli pełnia władzy zamyka się w granicach tej instytucji. W państwie cywilizacji łacińskiej poszczególne kraje wyłaniały władzę wedle własnych procedur i tradycji. W państwie cywilizacji łacińskiej jedyny nadzór nad zarządem komercyjnego przedsięwzięcia należał do właściciela. Pełnia władzy nad gospodarstwem rolnym należała do chłopa. Władze kościelne wyłaniał wyłącznie kościół. Władza w rodzinie też nie należała do państwa i nie należała do jakiejś większości. Władza w rodzinie należała do głowy rodziny. Totalitaryzm współczesnych państw oznacza brak tolerancji dla jakiejkolwiek autonomii. Celem państwa totalitarnego jest doprowadzenie do takiego stanu, kiedy to wszystkie instytucje społeczne poddane będą nadzorowi, kontroli i prawnej oraz administracyjnej ingerencji w ich funkcjonowanie ze strony państwa. Pamiętajmy takie główne hasło faszyzmu. Wszystko dla państwa. Wszystko poprzez państwo. Nic poza państwem. Przywykliśmy już do takiego stanu rzeczy na tyle, że nie tylko przestaliśmy ten totalitaryzm krytykować, ale wręcz przestaliśmy go zauważać. Totalitaryzm państwowy już wydaje nam się rzeczą oczywistą i naturalną, a przecież jest zaprzeczeniem naturalnego porządku społecznego. Jest zaprzeczeniem państwa cywilizacji łacińskiej. Gwałci istotę człowieczeństwa, gwałci ludzką wolność. Odbiera człowiekowi możliwość stanowienia o sobie. Instrumentalnie traktuje i Boga, i religię, usiłując podporządkować sobie instytucje Kościoła katolickiego. Przecież po to składa Kościołowi katolickiemu ofertę podatku kościelnego, żeby za możliwość zwiększonych wpływów finansowych na rzecz Kościoła chce uzyskać kontrolę nad tymi wpływami i nad wszystkimi donatorami. Totalitarnym takim zamierzeniom, zakusą współczesnego państwa poddawana jest też rodzina jako instytucja życia społecznego. Kontrola państwowa nad rodziną i ingerencje w życie i funkcjonowanie rodzin ma na celu złamanie tego takiego przedostatniego bastionu normalnego, wolnego społeczeństwa. A przecież wspólnoty rodzinne i wspólnoty kościelne czy wspólnoty gospodarcze są instytucjami pierwotnymi w stosunku do państwa. Są wykwitem natury ludzkich społeczności. Z nich właśnie składa się państwo i to państwo ma pełnić w stosunku do tych instytucji rolę służebną, a nie odwrotnie. Dziś w propagandowym przekazie ukazuje nam się incydenty złego funkcjonowania rodzin, żeby uzyskać nasze milczące przyzwolenie na złamanie autonomii rodzin. Wszystkich rodzin, nie tylko tych patologicznych. I uzyskanie naszego przyzwolenia na ustanowienie państwowej kontroli nad instytucją rodziny oraz państwowej ingerencji w funkcjonowanie rodzin. Obalono już autonomię gospodarstw chłopskich, zrównując je z totalnie kontrolowanymi firmami. Autonomia firm obalona została już bardzo dawno. Pozostała jeszcze tylko rodzina i kościół. Jeżeli ominiemy nasz taki niezwykle już słaby instynkt obrony normalności pod wpływem propagandowego nagłaśniania incydentów, przyjmiemy milczącą zgodę na to, że państwo przejąć musi władzę nad rodzinami, to rządzący nami totalitaryści będą mieli do pokonania już tylko Kościół. A przecież nie cofają się oni nawet przed taką rozbudową narzędzi i kontroli nad jednostką, nad każdym człowiekiem z osobna. Wszystkie myśli i czyny każdego z nas w założeniach totalitarystów mają podlegać ich kontroli, ich nadzorowi, ich regulacjom. Człowiek w intencjach rządzących nami totalitarystów ma zostać całkowicie uprzedmiotowiony. Kto więc dzisiaj wysuwa propozycje dotyczące tego, jak może, a jak nie może funkcjonować rodzina, ten ryzykuje, że już Możliwe, że nieświadomie, ale że już sytuuje się po stronie zasady państwa totalitarnego. Istnieje taka obawa. Istnieje obawa, że zajmiemy się doskonaleniem państwowego totalitaryzmu. Uważajmy na to niebezpieczeństwo. Bo pamiętajmy, że jest to taki nieustający jakby Kulturkampf. Dziś obrona naszych rodzin powinna oznaczać przede wszystkim stanowczą obronę ich autonomii, ich naturalnego prawa do samostanowienia i możliwości tego stanowienia o sobie. Takie lub inne nakazy czy zakazy dotyczące funkcjonowania rodzin
czy też jakichkolwiek innych naturalnych instytucji społecznych, mogą się okazać tylko różnymi treściami wypełniającymi totalitarną istotę państwa, władczą ingerencję państwa w funkcjonowanie tych instytucji. Nie zastanawiajmy się przeto, jak realizować totalitaryzm. Zastanawiajmy się, jak totalitaryzmowi się przeciwstawić. Baczmy, by w trosce o interesy polskich rodzin nie uczynić z nich prewencyjnie elementów instytucji totalitarnego państwa. To są oczywiście kwestie bardzo abstrakcyjne. To jest jakaś filozofia państwa, filozofia prawa. Ale wracając do konkretu, wróćmy na tę drugą, na tą konkretną stronę medalu, na utracony materialny fundament funkcjonowania i istnienia polskich rodzin. Kryzys rodziny wynika przede wszystkim wprost ze zniszczenia materialnego fundamentu funkcjonowania tej takiej najistotniejszej, najbardziej pierwotnej, najbardziej naturalnej instytucji społecznej. Przerażający ucisk podatkowy sprawił, że mężczyźni nie są w stanie utrzymać swoich rodzin. Żony i matki zostały tym samym zmuszone do opuszczenia domów, mężów, dzieci i zostały zmuszone podjąć pracę zarobkową, żeby zapewnić egzystencję własną i własnych rodzin. Egzystencję dzieci, które tym samym zostały pozbawione możliwości normalnego funkcjonowania w normalnych rodzinach. Rodziców zastąpili państwowi, przez państwo w jakiś sposób licencjonowani, wychowawcy i nauczyciele. Więc to jest pewnego rodzaju instytucje hodowli obywateli pokornych. To już nie są w zasadzie rodziny. My te rodziny, jeżeli myślimy odpowiedzialnie, musimy dopiero przywrócić. Dla takich dzieci państwo stało się ojcem, prawo stało się matką. Naprawiając państwo i prawo w ich funkcjach i powinnościach rodzicielskich, możemy w istocie doprowadzić do dalszej degradacji rodzin. Nieopatrznie możemy udzielić poparcia kolejnym zakusom państwowego totalitaryzmu. Musimy na to bardzo uważać. Jeżeli myślimy o rodzinie, to powinniśmy myśleć o rodzinie takiej, jakiej z natury ona być powinna. Myśląc o rodzinie, myślmy więc o takim stanie rzeczy, gdzie ojciec jest ojcem, gdzie mąż jest mężem, matka jest matką, o takim stanie rzeczy, gdzie żona jest żoną. Pomyślmy o tym, co można i należy zrobić, by taki stan rzeczy przywrócić. Życząc państwu bardzo owocnych obrad, żeby owoce tego naszego spędzonego tu wspólnie czasu były jak najliczniejsze, powierzajmy się Bożej opiece. Niech nam Pan Bóg sprzyja. Dziękuję bardzo. Życzę owocnych obrad.